Rozgrzewamy mleko i kruszymy do niego czekoladę, rozpuszczając ją. Następnie rozpuszczoną czekoladę zdejmujemy z ognia i studzimy. Do miski przesiewamy mąkę. Dodajemy przesiane kakao. Dodajemy cukier. Sól. Olej. I wybijamy jajka. Dodajemy mleko. I za pomocą miksera wyrabiamy ciasto do naleśników. Na końcu dodajemy stopniowo przestudzoną czekoladę. Tak przygotowane ciasto do naleśników odstawiamy na około 20 minut. Rozgrzewamy patelnię, którą przecieramy cienką warstwą oleju. Następnie nalewamy ciasto, rozprowadzając je po całej płaszczyźnie patelni. I pieczemy jak normalne naleśniki z dwóch stron. Naleśnika układamy ładniejszą stroną do talerza. Dodatki to w zasadzie już dobieramy dowolnie. My akurat dla kontrastu mieliśmy waniliowy serek. Parujemy. Zawijamy. Nawierz trochę biurków białej czekolady. Jeszcze gałka loda i gotowe. Smacznego!